Mamy tutaj również jakby elementy tego stadionu, czy przestrzenie, które mogą być komercyjne. Dlatego już teraz, na tym etapie, myślimy o tych sprawach i chcielibyśmy przekazać informację, że zakład komunalny dużymi krokami zbliża się do komercjalizacji również w obszarze sprzedaży nazwy do stadionu. Chcielibyśmy pozyskać sponsora tytularnego. Zastanawialiśmy się nad tym, jaki najbardziej efektywny będzie element, w jaki sposób to ułożyć, aby mieć szansę na dużego sponsora, który zwiąże się z nami na następne lata. To, co wydaje nam się najbardziej zasadne, to jest tak zwany dialog techniczny. Dlatego już teraz chcielibyśmy zaprosić firmy, które potencjalnie zainteresowane są dialogiem technicznym, potencjalnie zainteresowane są tym, aby nabyć prawo do nazwy tego stadionu, aby do nas się zgłaszały, my z nimi będziemy rozmawiać, natomiast kolejny etap to będzie już ogłoszenie konkretnej procedury. Bycie sponsorem tytularnym takiego obiektu, tak nowoczesnego, ekologicznego, no jest, i co tu dużo mówić, największego obiektu, nie tylko sportowego w tym województwie, no daje szereg możliwości, które przekładają się na konkretne wartości biznesowe dla firmy, która identyfikuje się zarówno z wartościami, które nam przyświecają, tym jak funkcjonujemy, temu jaki jest ten obiekt, a on jest nowoczesny, ekologiczny, a więc zależałoby nam na pewno, żeby ten partner taki właśnie był. Oczywiście aspekty finansowe są istotne i jest to na pewno też pewne kryterium oceny i wyboru. Jesteśmy przekonani, że jest to ciekawa propozycja, najciekawsza w województwie, że daje potężne możliwości komukolwiek, kto stanie się tym sponsorem tytularnym. My jako klub chcemy podjąć się działania wtłoczenia życia codziennego w ten obiekt oraz zapewnienia kibicom również oglądania tych wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie. Jesteśmy obecnie na pierwszej kondygnacji. To jest tak ważne, gdyż jest to głównie zajmowane przez strefę VIP, poprzez strefę otwartą, ale i skyboxy. Oraz na drugiej kondygnacji, w jednym ze skrzydeł tego obiektu, znajdują się kolejne loże biznesowe. Tych loż biznesowych jest 18, które są przeznaczone do wykorzystania przez potencjalnych kontrahentów. Chcemy przygotować dla tychże kontrahentów najlepszą z możliwych ofert, tak żeby byli zainteresowani tym, żeby korzystać ze swoich miejsc indywidualnych na tym obiekcie, zarówno podczas meczy piłkarskich, jak i też w codziennym funkcjonowaniu tego obiektu. Ponad 80% elementów zostało zamkniętych, tak? To, co widzimy, to oczywiście murawa, która została już zasiana, bo mamy tutaj murawę sianą. Ona już jest w swojej krasie widoczna. Oczywiście teraz jest poddawana procesom pielęgnacyjnym długim, bo praktycznie do końca zamknięcia stadionu nad nią będziemy pracować, nad jej jakością, nad jej trwałością. To, co cieszy oko, to oczywiście rozpoczęty montaż membrany, tak? Tej tak zwanej sukienki. W zasadzie kończymy już jeden z boków stadionu i to ten spektakularny element, na który wszyscy czekaliśmy. Tak? Jeżeli chodzi o budynek klubowy, to tutaj trwają już prace wykończeniowe, one są mocno zaawansowane, poziom drugi, poziom pierwszy. To praktycznie czekamy na elementy wykończenia posadzek, no i oczywiście wyposażenie meblowe, które zamawiający od nas zamówił. Poziom zera, tam prace troszkę mniej zaawansowane, ale oczywiście schodzimy od góry, więc tam będziemy kończyć. Jeżeli chodzi o roboty zewnętrzne, mocno zaawansowane roboty drogowe, trwają roboty brukarskie, rozpoczynają się roboty związane z asfaltem. No i myślimy, że w przeciągu 2 miesięcy rozpoczniemy wykonywać elementy małej architektury, czyli jakieś ławki i kosze, no i przejdziemy do zieleni. My podtrzymujemy na ten moment termin 14 grudzień 2024.